Przy mikrofonie Tomasz Sternel. Dziś zaproszę Państwa na morsowanie, a zrobię to wspólnie z moim gościem, Wojtkiem Rakowskim, prezesem klubu Klima Morsy Września. Witam Ciebie, cześć. Cześć Tomku, witam Państwa serdecznie. Tak to się jakoś, Wojtku, utarło, że rozmawiamy przed inauguracją każdego sezonu, nie inaczej jest tym razem. Kiedy to pierwsze morsowanie i gdzie się odbędzie? No dokładnie, już morsowanie 3 listopada w Nekielce na Jeziorach Babskich, na które serdecznie zapraszamy i o godzinie 11 startujemy. Więc była długa przerwa, wiadomo, pół roku było ciepło, nawet nadal jest ciepło, no ale już startujemy, już wszyscy się nie mogą doczekać, także 3 listopada, godzina 11, Jeziora Babskie, serdecznie zapraszamy. Powiedz proszę, do kogo tak naprawdę skierowane jest to zaproszenie? Kto może uczestniczyć w morsowaniu? Praktycznie dla wszystkich. Dla wszystkich, którzy dbają, chcą zadbać o swoje zdrowie, którzy chcą poprawić swoje zdrowie, dla ludzi, którzy chcą się poruszać, coś fajnego zrobić, spotkać się w miłym towarzystwie, spędzić miło czas, a przy okazji zadbać o zdrowie. Oczywiście, jak ktoś ma jakieś tam przeciwwskazania sercowe, czy tam jakieś duże nadciśnienie, no to wtedy lepiej jakby się skontaktował z lekarzem przed takim morsowaniem, ale tak praktycznie to wszyscy mogą być i wszystkich zapraszamy. Czego mogą się spodziewać uczestnicy tego inauguracyjnego morsowania, jak ono będzie wyglądało? 11 powiedzieliśmy sobie rozpoczęcie, wcześniej rozgrzewka. Rozpoczęcie będzie rozgrzewka, bo oczywiście poprowadzi nasza koleżanka Hot Beata, bardzo fajna rozgrzewka. Robimy wspólną rozgrzewkę, oczywiście instruujemy najpierw ludzi, jak to wszystko będzie wyglądało. Wystarczy praktycznie mieć ze sobą jakieś buty cieplejsze, neoprenowe, bo żeby nam się nogi nie odmroziły i nie pokaleczyły. I praktycznie kopieluki, ręcznik, jakąś ciepłą herbatkę i tam już na miejscu instruujemy co jak. Teraz jak widzimy, jest aura nam, że powiem, jest jeszcze letnia, jest ciepło, tak więc dla tych, co chcą zacząć przygodę z morsowaniem, tak najbardziej zapraszam, bo nie będzie takiego dużego szoku i będzie łatwiej im wejść do tej wody, zwłaszcza jak jeszcze świeci słoneczko. No i potem będzie oczywiście ognisko, coś ciepłego do zjedzenia, wspólne właśnie pogawędki i miło spędzą na pewno czas. W poprzednich latach miejsca, gdzie się spotykaliście, były dwa. To była raz Nekielka, dwa Czeszewo. Czy tak to będzie wyglądało także w tym roku? Tak, dokładnie też będzie naprzemiennie. Będziemy raz właśnie w Nekielce na Babskich, a za tydzień na drugi raz będziemy w Czeszewie u Kazia. I to będzie dalej naprzemiennie, bo i mamy i tu dużo osób. Klub się bardzo rozrósł, dużo osób morsuje i z jednego właśnie, z tamtych obszarów i z tych obszarów, tak więc będziemy naprzemiennie. No oczywiście też będą jeszcze imprezy wyjazdowe, ale to na bieżąco będzie się na naszej stronie facebookowej informacja będzie zamieszczona. Ktoś zapyta, dlaczego nie września, na przykład nie Zalew Wrzesiński, jak brzmi odpowiedź? No i tak nie za bardzo tutaj nam tutaj to odpowiada, nie ma takiej tej infrastruktury, nie ma gdzie, że jak powiem, tam ogniska rozpalić, no i też dno jest takie, no jeszcze bardzo, bardzo mgliste, jest dużo małż, gdzie można się pokaleczyć, nieraz tam morsują nasi, ale jak jest mocno... No właśnie, bo samodzielne próby wchodzenia do zalewu są podejmowane. Są oczywiście, tak, jak jest skute lodem, no i wtedy jak jest woda zimna, to nic im, że tak powiem, żadne bakterie nie zaszkodzą, tak więc tutaj... Mamy ciekawsze miejsca, tak więc bardziej takie kameralne. Czy kiedykolwiek sezon rozpoczynał się w warunkach, które z morsowaniem tak naprawdę mają niewiele wspólnego? Praktycznie każdego dnia mamy kilkanaście stopni na plusie? No tak, tak, tak jest ładnie. To jeszcze jest morsowanie, czy już nie? Jest, bo woda ma poniżej 10 stopni. My zakładamy, że jak jest maksimum, jak ma woda 10 stopni, to jest morsowanie. Powyżej to już nie, to jest już zwykła kąpiel i wiem, że już woda jest chłodniejsza, ma te 9-8 stopni, bo noce są na szczęście zimne i się ona wychładza. Choć tak jak zauważyłeś, Tomku, no już było nieraz takie morsowanie w tak pięknej aurze, ale to mówię, dla początkujących to jest ok, a dla wszystkich, którzy zaczynają, będzie, że tak powiem, łagodniejsze wejście do tej wody. No to tak dla przeciwwagi, najbardziej ekstremalne morsowanie, w jakim uczestniczyłeś? Kiedy i gdzie ono się odbyło? Dokładnie nie powiem kiedy, ale to było minus 20 prawie stopni. Silny wiatr, gdzie potęgował, że odczuwaliśmy to nawet, że było minus 30. Bo widać, że to było kiedyś na Stroszkach.
gdzie po wyjściu to nawet nie można było zawiązać sobie butów, że powiem, nasze panie nam pomagały zawiązać buty, bo nie byliśmy w stanie nawet zawiązać butów. Tak to było ekstremalnie, wiadę naprawdę potęguje. No i kiedyś jeszcze na zawodach pływackich na Kiekszu, gdzie też trzeba było przepłynąć trzy dystansy, 25, 50, 300 metrów, gdzie też była odczuwalna temperatura minus 12, wysoka fala, to, no to dało już w kość. Pytanie z tezą, dlaczego warto morsować? Dlatego warto morsować. Jest dużo zalet morsowania. Śmiało. Lepsze krążenie, odporność się zwiększa, prawda Tomku? Sam to potwierdzasz. Potwierdzam, myślę, że za mną całe trzy morsowania, to prawda, otrzymałem nawet chyba dyplom któregoś razu, także tak, jestem takim pełnoprawnym morsem. Dokładnie, dokładnie. Tak więc zachęcamy. Każdy, kto zacznie morsować, jakby się w to wciąga i co tydzień takie morsowanie powoduje, że rzeczywiście tu lepiej się czujemy i też jesteśmy odporniejsi. Nie, to nieprawda, że nie chorujemy, bo chorujemy, ale przechodzimy te choroby łagodniej. Poza tym jest bardzo fajna atmosfera tutaj wśród morsów, są bardzo weseli ludzie, uśmiechnięci. No i jest fajna atmosfera, miło spędzamy czas, robimy przy okazji coś dla naszego zdrowia, tak więc same zalety. Wiem, że morsowanie często połączone jest z różnymi akcjami charytatywnymi. Wiem, że w tym sezonie będzie podobnie, prawda? Tak, tak, oczywiście. Jak najbardziej już na początku właśnie sezonu będziemy mieli tutaj akcję jedną charytatywną. Będziemy tutaj rzucać się na małego tutaj naszego kolegi tutaj Chrześniaka, który tutaj ma pewne problemy zdrowotne. A morsy chętnie zawsze pomagają. Będzie puszka stała i na pewno nie jeden się dorzuci, że tak powiem, z gości, którzy przyjadą na to pierwsze morsowanie za tak miłe przyjęcie, które na pewno ich przyjmiemy. Tak więc na pewno będziemy się uczestniczyć w wielu akcjach. No to co, kończymy zaproszeniem. Niedziela, 3 listopada, Jeziora Babskie w Nekielce. Dokładnie. Przyjdźcie, przyjedźcie. Warto coś jeszcze dodać do tego? Zobaczcie, weźcie swoich znajomych, wszystkich tych, co się wahają. Niech chociaż przyjadą, weźcie ręczniki. Zabierzcie sobie rodziny, będzie wesoło, będzie fajnie. No i do zobaczenia w takim razie. A jeszcze tak z ciekawości korci mnie, żeby zapytać, w domu bierzesz ciepły prysznic? W ogóle ciepła woda ci jest potrzebna do takiego normalnego funkcjonowania, czy niekoniecznie? Nie, nie mam ciepłej wody, wyłączyli mi. Rozumiem, rozumiem, pozostawiam to bez komentarza. Wielkie dzięki za rozmowę. Moim gościem dzięki. Był Wojtek Rakowski z klubu Klima Morsy Września. Pozdrawiam, cześć. 93,7 Radio Września. Najlepsze, polokalne.